nazywam się Iwona Heberlein, mieszkam w Cepnie, mam 3 córki i od kilku lat zajmuję się fotografią. Właśnie o tą fotografię przyjechaliśmy dzisiaj troszkę Ciebie popytać, bo wiemy, że zajmujesz się tworzeniem sesji zdjęciowych. Powiedz proszę, jak to się w ogóle zaczęło u Ciebie, ta pasja do fotografii? Znaczy, zdjęcia lubiłam robić całe życie, już od małego. Bardzo dużo zdjęć mam z podstawówki, z okresu liceum. Często aparat nosiłam przy sobie, a przerodziło się to w pracę zawodową dopiero po urodzeniu drugiej córki. Czyli wtedy zrozumiałaś, że to jest jakiś taki sposób na życie? Tak. Wtedy kupiłam pierwszą lustrzankę, zaczęłam robić sesje, zaczęło mi to coraz lepiej wychodzić. No i powoli ukończyłam jeszcze jakieś szkolenia, no i otworzyłam firmę. Czyli że jesteś w tym miejscu obecnie, tworząc firmę i robiąc te profesjonalne już takie sesje zdjęciowe dla swoich klientów. Tak. Mhm. A powiedz proszę, czy właśnie, bo mówiłaś o tym, że po urodzeniu drugiej córki zdecydowałaś się na fotografię. Co tak bardzo Cię zmobilizowało? No to, że zawsze lubiłam to robić. A po drugie też, mając 2 dzieci w domu, ciężko byłoby wrócić znowu na pełen etat i do wieczora siedzieć w pracy. A tutaj praca pozwala mi trochę łączyć wychowanie dzieci z pracą. Czy to była dla Ciebie trudna decyzja? Nie. Czyli teraz powiedziałeś, że chcesz robić to, co, tak. to, co robisz. A powiedz proszę o twojej działalności. Jakie robisz sesje? Znaczy tak, robię i reportaże, i sesje dziecięce, sesje w studio, sesje w plenerze. Latem, wiosną, jesienią głównie robię plenery. Uwielbiam to robić. Uważam też, że dzieci są sobą na dworzu. Uwielbiam słoneczniki, wrzosy, lawendę. Po prostu no, uwielbiam to robić. No a znowu grudzień i listopad to są sesje świąteczne. To też jest moja druga pasja. Uwielbiam robić sesje świąteczne. Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że taka jakby fotografia między innymi ludzi, ale też natury, że w naturze najlepiej się odnajdujesz. Tak, tak. No. No, ale oprócz czego święta też uwielbiam ten klimat, uwielbiam robić sesje świąteczne. Czy pamiętasz swoją pierwszą sesję? Jaka to była sesja? Jaki rodzaj? Moją pierwszą sesję? Znaczy, pierwsze sesje robiłam córką, a pierwsze płatne sesje... Znaczy, pamiętam moich pierwszych klientów, którzy do tej pory przyjeżdżają na przykład na sesje świąteczne. To też widzę po tych dzieciach, jak długo to robię, jak te dzieci rosną. Że te dzieci, które robiłam pierwsze, jak miały rok czy dwa, teraz już miały komunię. No fajnie to obserwować. Rzeczywiście, bo jeżeli robi się co rok taką sesję, to można obserwować, jak rzeczywiście dzieci dorastają. Tak, nieraz rodzice nawet wspominają, jak przyjeżdżają z takim starszym dzieckiem, że a pamiętasz, jak mu robiliśmy, jak miał 3 tygodnie, jak cały czas płakał, albo jak broił, jak miał 2 latka. A teraz taki chłopak spokojny i no, fajnie tak wspominać. A powiedz, jak tak narobisz się zdjęć w pracy, to czy w domu chce ci się tam nadal robić zdjęcia, czy już wolisz odłożyć aparat i mieć chwilę? Przyznam się szczerze, że w domu robię najczęściej telefonem. Telefonem. A powiedz proszę, jaki sprzęt właściwie trzeba mieć, żeby rozpocząć taką właśnie działalność fotografa? No najlepiej pełnoklatkową lustrzankę. No na początek jedna starczy, ale no później już trzeba mieć 2, bo to jest zawsze sprzęt i nigdy nie wiadomo, na ile on posłuży, czy nie zepsuje się w trakcie na przykład reportażu. Ale widzę też, że dookoła jest mnóstwo pięknych ozdób, bardzo pięknie takie tło do zdjęć. Co roku musisz pewnie przygotowywać je na nowo. Tak, co roku muszę zmieniać
scenki na święta, no bo wiadomo, jak ktoś przyjeżdża co roku, to nie chce takiej samej dekoracji. No i też muszę mieć różnorodne rekwizyty, bo każdemu dziecku spodoba się co innego. Też dostosowane do wieku, nie dam szklanej kuli na przykład roczniakowi, tylko dam pluszowego misia, a czterolatce mogę dać szklaną kulę, bo wiem, że ona nią nie rzuci. Rozumiem. A jakbyś miała tak wybiec w przyszłość i pomyśleć sobie, co jeszcze chciałabyś zrobić w obszarze właśnie swojej pasji, jaką jest fotografia? Znaczy, cały czas się szkolę też. Co roku w styczniu i w lutym inwestuję w nowe szkolenia, żeby być coraz lepszym i lepszym, żeby uczyć się nowych stylów obróbki. Czyli stawiasz na rozwój głównie. Tak. Na rozwój umiejętności. Bo rozumiem, że to jest taka branża, że nigdy nie dochodzi się do jakiegoś tam końca, tak. Tylko... Tak, cały czas trzeba się szkolić. A opowiesz coś o sesjach ślubnych? Uwielbiam robić śluby, ale też jest to duże wyzwanie, duży stres, bo tych chwil nie można powtórzyć. No robię też... lubię robić śluby, bo też mogę przy tym podróżować. Robię w różnych rejonach Polski, poznaję inne tradycje. Poznaję też różnych ludzi, z niektórymi młodymi mam kontakt po dzisiejszy dzień, a robiłam na przykład ślub 5 czy 6 lat temu. No i śluby w każdym rejonie Polski wyglądają inaczej. Też to jest bardzo fajna praca, bardzo dużo wzruszeń, bardzo dużo śmiechu, ale też, no mówię, duży stres, duże wyzwanie, ale bardzo lubię. A oprócz sesji ślubnych, oprócz sesji takich świątecznych w studio, to powiedz, jakie jeszcze zdarzają się sesje tobie, które robisz takie? Jakie jeszcze sesje? Robię też zdjęcia w przedszkolach. I też jako fotograf na przykład prowadziłam warsztaty już nieraz w klubach seniora, czy warsztaty w przedszkolach. Warsztaty też dla trudnej młodzieży. Podczas tych warsztatów uczę jak o kompozycji, o robieniu zdjęć. A wspominasz jeszcze jakiś taki plener, który tak zapadł ci w pamięć? Tak, robiłam plener nad jeziorem, podczas którego pan oświadczył się narzeczonej. To wyjątkowa chwila. Tak. Przyjęła oświadczyny. Przyjęła na szczęście. No dobrze. A powiedz proszę, czy taka obróbka zdjęć jest bardzo czasochłonna? Jak ona w ogóle wygląda? Ogólnie po sesji muszę wszystkie zdjęcia, które robię, zgrać do komputera. Wysyłam je klientom do wyboru, takie nieobrobione jeszcze, do takiej galerii zdjęć. Oni sobie z tej galerii wybierają zdjęcia, opłacają je, ja je znowu pobieram, szczytuję na mój dysk i obrabiam. Jedno zdjęcie to tak zależy, nieraz zajmuje 5 minut, a nieraz 15, zależy co muszę na nim zrobić. No to jest różnie, zależy jaki rodzaj sesji, czy to jest noworodek, który ma trądzik, czy to jest jakieś dziecko z nieskazitelną skórą. A co najczęściej się poprawia? Co najczęściej się poprawia? Zawsze się poprawia kompozycję, światło, wyciąga się cienie, kadruje się, no ale oprócz tego wygładzam buzię, usuwam niedoskonałości.